Stoję już pod warsztatem. Na razie czekam. Idę tam do biura zobaczyć, gdzie mam się ustawić. Kamper już stoi na podnośniku. Amelka troszeczkę była zaskoczona, ponieważ siedząc została uniesiona w jedną stronę. W tej chwili siedzenie w kamperze nie jest wygodne. Zbiornik przez mechanika został już wciągnięty. Przy okazji zobaczyłam, że niedługo trzeba będzie ten zbiornik wyczyścić. Napiszcie mi w komentarzu, jak szybko nastąpi korozja, widząc teraz ten zbiornik na filmie, bo czasami może to trwać latami, a czasami bardzo szybko. Teraz tutaj widać te ślady, jak szedł dym, bo samochód jest podniesiony, więc mi jest łatwiej to sfilmować. Próbowałam to wyczyścić na myjce, szczotką, niczym. Chyba pozostaje mi tylko to pomalować. Chyba że macie jakieś inne sposoby, to napiszcie mi w komentarzach. Już mam tą część. Jaka była przyczyna? Tutaj montując webastą, pan zrobił tutaj otwór, żeby wprowadzić rurkę od webasto, żeby pobierała tą ropę. I co się okazało? Zakleił tą dziurkę, później po włożeniu rurki zakleił to silikonem tutaj. No ale ten silikon, jak widzicie, jest to, no nie da się tego doczyścić. Ten silikon po miesiącu odlatywał, dlatego tą awarię po jakimś czasie zauważyłam, że wylatuje mi tutaj z tego zbiornika. No trochę mnie to zaskoczyło, że taka mała dziureczka i tyle potrafiłam ropy wylać, także za mną zawsze, zanim się nauczyłam mniej tankować, zasypywali bardzo duże place tej ropy. Znaczy, no bo to jest tak, ona wylatywała, ja tego nie widziałam, więc napełniałam do końca. I wszystko później musiało wylecieć, to co było do szyjki, jakby do góry nalane. Wszystko musiało tędy wylecieć i zanim poszłam zapłacić, zanim to, no to już to zdążyło sobie wylecieć. Kiedy pojechałam do pana, jak wróciłam już z Hiszpanii i pojechałam do pana na usunięcie tej awarii, że powiedziałam, że coś zrobili nie tak, no pan mechanik domyślił się, o co chodzi, powiedział mi, że niedokręcone tutaj zostało. To uwierzyłam, że uszczelka tutaj źle została założona i niedokręcone, wierzyłam. Ale co się okazało? Że pan na chyba gwarancji tej pracy po prostu zakleił po raz kolejny to silikonem, nawet pewnie nie czyszcząc. Także miesiąc czasu miałam spokoju, po miesiącu z powrotem zaczynało mi wszystko wylatywać, cała ropa. No już stwierdziłam, że jednak już do tego mechanika nie ma co wracać, no bo to już bez sensu, już było to wtedy po tym pożarze kampera, więc machnęłam już na to rękę, już bez sensu. No teraz pan tutaj jedzie coś do znaczy po części, nie wiem, mówi, że powinien tutaj trójnik być założony. Nie wiem, gdzie tu jest powrót, gdzie jest, jak to się mówi, ale będzie próbował jakoś trójnik załatwić, zorganizować, no bo webasto niestety musi działać, bo ja już naprawdę go używam rano często, a jednak nie chcę się przeziębić. I taka, o, to dziureczka. I z tylu przyczyn i tyle litrów straconych.
mój bagażnik rowerowy wykorzystuję do tego, żeby przewozić suszarkę, wąż, jeżeli będę miała troszeczkę dalej kran, oraz kamizelkę Amelie. Suszarka jest mi czasami potrzebna, ponieważ ceny suszenia są bardzo wysokie, więc wolę wtedy skorzystać tylko z prania, aby suszyć sobie gdzieś na polu. Dlaczego nie wożę ze sobą pralki, chociaż ją mam w domu, taką turystyczną? Ponieważ dla mnie zdobywanie dużej ilości wody, później wylewanie, jest to kosztowne, bo trzeba gdzieś pojechać, czyli trzeba zatankować, wydać na paliwo, więc lepiej mi jest zapłacić za wypranie, a suszyć na suszarce. W Polsce jest troszeczkę problem z suszeniem i praniem, to teraz z Elbląga będę zmierzać w kierunku Olsztyna, bo tam jest pralnia samoobsługowa. No, trochę dziwi mnie, że Elbląg nie ma takiej pralni, wszystko są chemiczne. No, może gdzieś tam na przystani bym znalazła, jak to się mówi, tą pralnię, ale po prostu no, może być podobna wersja, że znowu suszenie jest bardzo drogie, więc będę i tak w kierunku Olsztyna zmierzać, oglądać różne ruiny, więc sobie zajadę do tego miasta i zrobię pranie. Część już jest. Wystarczyło założyć taką rurkę profesjonalną, która jest do webasto. W ten sposób na końcówkach można ją przykręcić i żaden silikon wtedy nie będzie potrzebny, ani nie będzie odlatywać. Montuje się ją za pomocą włożenia do środka i tak jak widzieliście, przykręca się to wszystko i wtedy masz się gwarancję, że ropa nie będzie wylatywała. Po 2 latach od zamontowania webasto została mi prawidłowo zamontowana rurka poboru paliwa.